Witam ponownie, Adrian Stankowski. To jest polityczne podsumowanie tygodnia na antenie Telewizji Republika. Są z nami pani poseł Paulina Matysiak z Lewicy, pan poseł Piotr Kaleta, Prawo i Sprawiedliwość i pan poseł Artur Dziambor z Konfederacji. Pani poseł zechce mi wybaczyć, że złamie naturalną precedencję, bo najpierw oczywiście kobiecie należałoby udzielić głosu, ale chciałbym tę część naszego spotkania zacząć od pytania do pana posła Artura Dziambora. Biorę na siebie ten gruby nietakt. Chciałem porozmawiać o kwestii pandemii koronawirusa, obostrzeń i szczepień w tej części programu. Pan poseł Artur Dziambor szczyci się tym, że chodzi do restauracji, które dołączyły do takiego protestu restauracji, które otwierają się nielegalnie, panie pośle. Mam takie pytanie, no bo to jest taki fajny model biznesu, w którym zyski z działalności gospodarczej przypadają oczywiście właścicielowi, ale koszty w postaci konieczności leczenia chorych, ewentualnie zarażonych w tym lokalu, będzie ponosić społeczeństwo. Krótko mówiąc, czy za wolnością pana zdaniem powinna też iść odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność odszkodowawcza, pełna za koszty leczenia? Dobrze, panie redaktorze, po pierwsze to, czy nielegalne, to ustalają sądy. Chciałem powiedzieć, że sąd w Opolu i sąd w Warszawie i sąd w Szczecinie na chwilę obecną mają już ze sobą kilka wyroków mówiących, że te mandaty, które... Bardzo kontrowersyjnych wyroków, panie pośle. To po pierwsze. Po drugie, chciałem powiedzieć, że... Wyobraźcie sobie państwo, w jak głębokich oparach absurdu my żyjemy, gdzie ja, będąc chwilowo posłem, piszę sobie na Twitterze, bo muszę napisać na Twitterze czy na Facebooku, że idę do jakiejś restauracji czy do jakiegoś pubu wypić piwo. Następnie w tej restauracji, w której ja jestem, czekają na mnie reporterzy i dziennikarze, żeby robić wywiad i żeby robić fotorelacje ze zjedzenia obiadu w otwartej restauracji, ponieważ poseł przyjechał, żeby zjeść obiad, bo ta restauracja nie powinna być otwarta. A później byliśmy na siłowni, która była otwarta. Poszliśmy na siłownię, bo obok tej restauracji była siłownia, gdzie właściciel tej siłowni również się pojawił na tej kolacji w tej otwartej restauracji i poszliśmy zwiedzić jego otwartą siłownię w reżimie sanitarnym. To są opary absurdu. Już pomijając to, jak wygląda ten lockdown, to sam fakt, że tak się celebruje otwarcie restauracji, to jest absurd, dlatego że ten rząd doprowadził nas do tego, że takie absurdy muszą się dziać. Ale nie odpowiada pan poseł na moje pytanie. Kto będzie płacił za koszty leczenia tych osób, które się zarażą w tym lokalu, w którym pan był? Panie redaktorze, jeden z pubów, w którym ja byłem, miał pełny reżim sanitarny ustalony wewnętrzny. Na wejściu było umycie rąk, barmani mieli maseczki, co drugi stolik był zamknięty, stoły używane były dezynfekowane, podobnie jak toaleta po każdym użyciu. I stoliki można było rezerwować tylko na konkretne godziny, nie można było wejść z ulicy i na odpowiednią ilość osób. Sami sobie narzucili pewien reżim. Podobny reżim zaproponowała Polska Federacja Fitness, jeżeli chodzi o używanie siłowni. Podobny reżim zaproponowali hotelarze, jeżeli chodzi o używanie hoteli. Chodzi o to, żeby nie zamykać, tylko żeby pozwolić im funkcjonować przy zachowaniu maksimum reżimu sanitarnego, który by na pewno pozwolił na to, żeby móc normalnie funkcjonować biznesowo, chociaż trochę, ale przy okazji można by było się dalej... Ale panie pośle, no ja po raz trzeci zadaję to pytanie. Elementem biznesu jest również odpowiedzialność. Żaden mandat, nawet najwyższy, nie zwalnia z odpowiedzialności cywilnej. Przecież ci restauratorzy narażają się na to, na odpowiedzialność odszkodowawczą, która może po prostu ich zrujnować do któregoś pokolenia. Tymczasem, panie redaktorze, absolutnie nie ma koronawirusa w wielkich sklepach meblowych, w których w tym momencie przewalają się tabuny ludzi, którzy z nudów wchodzą do tych sklepów po to, żeby cokolwiek zrobić w ciągu dnia, gdy są...
Nie ma też tego wirusa w wielkich sklepach wielkopowierzchniowych, do których chodzą ludzie, a przede wszystkim tego wirusa... Ale jak to nie ma? Bo co, pan nie zobaczył go, czy dlaczego pan nigdy nie ma? Tymczasem obok tych właśnie, które wymieniłem, które są otwarte dla szerokiej publiczności, no mamy zamknięte restauracje, mamy zamknięte puby, hotele, mamy zamknięte szkoły, gdzie też jak się zapytałem, dlaczego do szkół wpuszczono klasy 1-3, a nie klasy 8 i maturzystów, którzy potrafią siebie bardziej zadbać, bo już są prawie dorośli, no to dostałem absurdalną odpowiedź, że klasy 1-3 to są dzieci, które mają problemy psychologiczne związane z zamknięciem w domu. Tymczasem te starsze osoby to oczywiście nie. I w ogóle nie padła ta informacja, że chodziło o to, żeby nie płacić zasiłku opiekuńczego, czy żeby ludzie wrócili do pracy, ci, którzy się nimi opiekują. A pan jest pedagogiem, no, który powinien dobrze wiedzieć, że akurat te najmłodsze dzieci właśnie wymagały pilnie pójścia do szkoły. Pani poseł Paulina Matysiak, pani poseł, jak Lewica patrzy na kwestię znoszenia tych obostrzeń i ich przestrzegania, no bo to tak samo jest kwestią, zresztą mamy te same kwestie przy tych strajkach kobiet marsza, które narażają nas wszystkich na zwiększenie ilości chorych na COVID-19. No to ja krótko w temacie związanym z koronawirusem, w temacie związanym ze szczepieniami. Oczywiście pewnie w przypadku pana posła Dziambora łatwiej jest pójść do restauracji, bo pan poseł przecież już... przechorował COVID. Pan poseł jest odporny, pan poseł się nie zarazi. Natomiast trudno powiedzieć, jak będzie wyglądała sytuacja osób, które tej choroby jeszcze nie przeszły, a mogą przecież zarazić się w miejscu, gdzie inne osoby chodzą bez maseczek, bo mówimy o takich właśnie sytuacjach, gdzie przecież w restauracji no nie jemy, nie spożywamy posiłków w maseczce, bo byłoby absurdalne. Natomiast myślę, że to, co powinno tutaj wybrzmieć i to, co jest kluczowe, to to, że bardzo ważny jest teraz ten moment, w którym jesteśmy od końca grudnia, czyli moment szczepień. Coraz więcej osób do tych szczepień się zapisuje i z nich korzysta. I oczywiście mamy bardzo trudną sytuację nie tylko u nas w Polsce, ale także w innych krajach, bo wiemy, że mamy problemy z dostawami szczepionek, że firmy farmaceutyczne nie wyrabiają się z dostawami, nie są w stanie tych zakontraktowanych ilości szczepionek dostarczyć na czas, czy tam w tym czasie, jaki w kontrakcie był zapisany. I myślę, że to jest właśnie ten moment, żeby powiedzieć jasno. To nie jest tak, że te firmy farmaceutyczne z własnych pieniędzy te szczepionki produkują, czy te szczepionki wygenerowały i odkryły. To są olbrzymie, gigantyczne pieniądze publiczne i tutaj naprawdę powinniśmy zabiegać o to także na arenie międzynarodowej, żeby zawiesić patent na szczepionki i móc produkować też szczepionkę w Polsce. To wiemy, ciekawa to inicjatywa, możliwe. Pani ostatnio, poseł, ja muszę przyznać, że to... Wiemy, że polskie firmy farmaceutyczne są w stanie produkować tę szczepionkę w Polsce. Powiedziały, że oczywiście jest to trudne, ale jest to możliwe. I to jest także element pewnego bezpieczeństwa narodowego po to, żeby tę szczepionkę także zabezpieczać na poziomie polskim dla naszych rodaków. Pani poseł, ja mam pytanie o inicjatywę, jaka się pojawiła po lewej stronie sceny politycznej, takiego rozproszenia procesu zapisywania się na szczepionki, usamorządowienia takiego procesu. No ja mam podstawowe wątpliwości, skoro na przykład włodarz Warszawy nie bardzo sobie radzi z dostarczaniem ciepłej wody do kranu, to jak miałby się sobie poradzić z zapisami do szczepień? Tutaj jest kilka kwestii. Oczywiście cały ten harmonogram szczepień i możliwość zapisywania została już wcześniej uruchomiona. Myślę, że tutaj za uszami ma wiele Zjednoczona Prawica, która no źle się przygotowała do tego harmonogramu i tych etapów szczepień. Teraz mamy szczepionych seniorów. Po drodze mnóstwo wątpliwości dotyczących wytycznych, kto może i kiedy się zaszczepić. Ostatnio w ubiegłym tygodniu przecież mieliśmy informację o tym, że szczepieniu poddał się poseł Giżyński, który oczywiście zrobił to zgodnie z prawem, ponieważ mógł to zrobić jako osoba, jako pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ale oczywiście jest fala krytyki z jednej i z drugiej strony i oczywiście zawieszenie pana posła Giżyńskiego
jako członka Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast no, trzeba powiedzieć jasno, że ta odpowiedzialność za tę sytuację spoczywa na rządzie i na tych osobach, które właśnie takie regulaminy, takie ale Lewica jakoś nie słyszałem, żeby się odcięła od Leszka Millera, który ja myślę, też się zaszczepił poza kolejnością. To jest absolutnie skandaliczne i posłowie i posłanki z klubu Lewicy komentowali jasno tę sytuację. I tutaj nie chodzi oczywiście tylko o Leszka Millera, ale także o tych celebrytów, którzy poza kolejką, dzięki temu, że mieli kontakt i znajomości z dyrektorem szpitala, czy z osobą, która po prostu decydowała o tych szczepieniach, temu szczepieniu się poddali. Natomiast jeszcze słowo dotyczące tego rozproszenia i możliwości zbierania danych o pacjentach. Myślę, że ten pomysł, żeby zbierały to POZ-y na tym swoim lokalnym poziomie, był sensowny. Trzeba to było zrobić od początku. To właśnie placówki ochrony zdrowia mają namiary do swoich pacjentów, mają do nich telefony. Ale POZ-y nie chciały się zapisać do tego grona placówek, które będą wykonywały szczepienia. Nie dostały, panie redaktorze, nie dostały takich wytycznych z rządu, że to one mają zbierać te informacje. Była kampania ogólna, centralna, że można się zapisać w sposób elektroniczny. Teraz dopiero pojawiają się ulotki w skrzynkach pocztowych Polaków. Natomiast no, sam pan redaktor chyba się zgodzi, że 80-latek, 90-latek, nie każdy ma dostęp do internetu, nie każdy sobie poradzi z tymi zapisami. I oczywiście sama kwestia tego, że mamy wolontariuszy, którzy pomogą. Pewnie rodzina też pomoże, ale nie zawsze i nie w każdym przypadku jest to możliwe, więc naprawdę można to było lepiej po prostu przygotować, tak żeby każdy wydaje mi się, pani poseł, że jeżeli jest taka sytuacja, że brakuje 2 milionów szczepionek w tej grupie seniorów, no to pewne skutki typowe dla gospodarki niedoboru są nieuniknione. Jasne, ale panie redaktorze, jeszcze jedno słowo. Nie zrzucajmy wszystkiego na karb braku szczepionek, bo w takiej sytuacji są wszystkie kraje. My mówimy teraz o harmonogramie i przygotowaniu do szczepienia i zmierzeniu nawet liczby tych osób, które chcą się poddać szczepieniu. Nie wszystkie osoby, które będą chciały się zaszczepić, jeszcze się zgłosiły. Jestem przekonana, że też nie wszystkie osoby nawet wiedzą, że te szczepienia ruszyły, bo nie dostają takiej informacji od lekarza pierwszego kontaktu, nie dostają takiej informacji ze swojej przychodni. Jeżeli mają telewizję i oglądają, to może tam się dowiedzą, może ktoś im powie, ale to jest wszystko bardzo dziurawy system. Można to było zdecydowanie lepiej przygotować i to jest odpowiedzialność rządu i Zjednoczonej Prawicy. Pana posła Piotra Kaletę chciałem zapytać, no właśnie, o ten narastający taki brak cierpliwości. Mamy tę taką gastrounię, którą wspomagają politycy Konfederacji. Mamy, no po prostu jest ryzyko takiego no, nieposłuszeństwa. No i pewien problem, no karać czy rozmawiać. Jak z tego wybrnąć, z tego problemu, panie pośle? Bardzo dużo spraw, panie redaktorze. Przede wszystkim odnieść się muszę do pana posła Dziambora, ponieważ pan poseł Dziambor, może nie wszyscy wiedzą, postawny mężczyzna zachowuje się, czy mówi jak małe dziecko. Otóż pan poseł Dziambor był łaskaw powiedzieć przed chwilą w swojej wypowiedzi, że oto napisał na Twitterze, że wybiera się na obiad czy na piwo do zamkniętego baru i będzie go tam spożywał razem ze swoimi przyjaciółmi. No po co pan żeś to napisał? Ano po to, żeby przyszli dziennikarze, żeby pan zobaczył, jak pan w sposób nieodpowiedzialny postępuje w czasie pandemii, w czasie, kiedy wszyscy powinniśmy dbać o nasze wspólne zdrowie. Przecież podejrzewam, że pan poseł Dziambor nie pisał tego w poprzednich latach, kiedy pandemii nie było, że idzie gdzieś się napić piwa. Co to jest za wiedza, kogo to interesuje? Tylko chodzi o to. Mamy w tej chwili zakaz, no to Dziambor pokazuje, że on ma ten zakaz, wiadomo w jakim poważaniu, i on idzie łamać to wszystko, co rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotowuje w kontekście dbania o bezpieczeństwo zdrowia Polaków. Także takie wpisy, panie pośle, nie są po to, żeby pan powiedział, że nagle się dziennikarze pojawiają i robią panu zdjęcie, że pan nie obiad. No przecież pan po to napisał właśnie tego wpisa, żeby się dziennikarze pojawili. I nie wiem, czy pan się tam fotografuje z jakimś tym, pan jest przecież ozdrowieńcem, czy pan się fotografuje z tym Juchasem z gór, który mówi, że koronawirus to jest przyjemna choroba. No trzeba mieć naprawdę nierówno w głowie, żeby powiedzieć, że w ogóle jakaś choroba jest przyjemna. Żeby w ogóle powiedzieć, że jakaś choroba jest przyjemna. Skoro pan się pod tym podpisuje, pod takimi rzeczami, swoim postępowaniem, no to naprawdę ubolewam nad pana postępowaniem, tym bardziej, że jest pan ozdrowieńcem, że pan tą ciężką chorobę przeszedł. Nic pana to nie nauczyło, wręcz przeciwnie. Jak arogancja była, tak arogancja pozostała.
Natomiast wracając do tego, co mówi pani poseł dotyczących kwestii szczepionek w Unii Europejskiej, to musimy sobie powiedzieć szczerze, Unia Europejska jako byt polityczny, jako twór jednoczący poszczególne narody się nie spisała, ponieważ pierwszą podstawową rzeczą w tym, co trzeba by było zrobić, to wprowadzić jednolitą politykę obostrzeniową na terenie Unii Europejskiej. To jest, widzimy, to teraz przynosi to efekt, skutek taki, że każdy kraj prowadzi swoją działalność w tym zakresie, która jest rozbieżna i ona jest nieefektywna, jeśli chodzi o sam nasz kontynent, ponieważ w poszczególnych krajach dzieje się inaczej. Czyli powiedzmy, Komisja Europejska zajmuje się czymś innym niż tym, co powinna. No znowu tam Biedroń, ten wasz Biedroń, jakieś skargi składa, te rzeczy są dla was ważniejsze niż zdrowie i bezpieczeństwo Polaków. Pani przed chwilą mówiła o tym, że POZ-y powinny się zajmować szczepieniami. No przecież pani znowu sama sobie zaprzecza. Ja nie wiem, ile musi być takiej niechęci, nienawiści w lewicy, żeby szukać tej dziury w całym. Mówi pani, że POZ-y powinny wziąć odpowiedzialność za szczepienie, a przecież POZ-y, jeżeli iść pani logiką, rozumowaniem, no ma wykaz ludzi, które są po 80 roku życia. Dlaczego nie oni są niepowiadomieni? Z telewizji. No jeżeli POZ-y chcą się w to włączyć, jakiegoś powodu nie zrobiły, a osoby dowiadują się o szczepieniach z telewizji, a nie z POZ-u, no to znowu brak logiki, pani poseł. A ja się boję w ogóle jakiejkolwiek logiki czy odpowiedzialności, którą miałaby brać za zdrowie Polaków lewica. Bo przypomnę pani, kiedy była powódź w Polsce i wy żeście rządzili pod premierem Cimoszewiczem, to pewnie hasło, które byście rzucili w tej chwili Polakom, no to by było powiedzieć tak, no trzeba się było ubezpieczyć, cytując z pamięci premiera Cimoszewicza, albo trzeba byłoby po swojemu szukać szczepionki. Wy jesteście do tego zdolni. Natomiast panie redaktorze, jeszcze przed przerwą mieliśmy rozmowę o aborcji. Ja chciałbym w tej chwili oddać czas antenowy pani poseł. Pani poseł, niech pani powie, że wy walczycie, o to panią prosiłem, o ustawę o umożliwieniu zabijania nienarodzonych dzieci, mordowania nienarodzonych dzieci, nie o aborcji. Niech pani przejdzie to pani przez usta, żeby powiedzieć, że walczycie o możliwość zabijania dzieci. Proszę bardzo, czas należy do pani. Pani poseł, 30 sekund. Tyle mamy czasu. To ja tylko na sam koniec powiem tyle, że pan poseł Kaleta może powinien przestać odwoływać się do tego, co ktoś robił i co ktoś robił podczas swoich rządów w czasie powodzi. Pana argument, panie pośle, miałam 13 lat, trudno oczekiwać ode mnie jakichkolwiek działań. I życzę panu miłego dnia, bo widzę, że pan bardzo lubi manipulować. I tym sympatycznym akcentem zakończymy nasze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom. Życzę również miłego weekendu. Pani poseł Paulina Matysiak z Lewicy, kłaniam się. Dziękuję pani poseł. Dziękuję za zaproszenie. Pan poseł Piotr Kaleta, Prawo i Sprawiedliwość. I pan poseł Artur Dziambor z Konfederacji. Państwu dziękuję za uwagę. Zostańcie państwo z Telewizją Republika.